roku 2018, już po raz 26 obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W naszym mieście, w Tarnobrzegu, w szczególny sposób koncentrujemy naszą uwagę na chorych, którzy znajdują się w hospicjach Świętego Ojca Pio, Świętej Matki Teresy, a delegaturą hospicjum Ojca Pio jest także to hospicjum, w którym obecnie się znajdujemy przy Kościele. Chorzy, jak wspominał święty Jan Paweł II, są skarbami Kościoła. Nie ulega więc wątpliwości, że naszą modlitwą nie tylko z obowiązku mamy stawać przy chorych, ale powinno być to potrzebą serca każdego i każdej z nas. Przeżywając 26. Światowy Dzień Chorego, chcę najpierw podziękować całemu personelowi naszych hospicjów, zarówno świętego Ojca Pio, jak i świętej Matki Teresy, za waszą mrówczą pracę, posługę, za wasze oddanie dla chorych. Ale także, może przede wszystkim, chcę zauważyć wszystkich chorych, cierpiących, przy których stajemy nie tylko fizycznie, ale zawsze sercem. Posługa nasza dla pacjentów zaczyna się dla chorych, właściwie nie dla pacjentów. Zaczyna się tutaj od samego rana. Chorzy czekają na nas, przychodzimy, wykonujemy toaletę, karmimy, przytulamy, trzymamy za ręce, trzymamy za rękę, podajemy leki. Oprócz tego staramy się im zapewnić atmosferę taką typową jak w domu. No i myślę, że wywiązujemy się ze swoich obowiązków. No, na pewno chciałybyśmy, żeby było może bardziej tak więcej, żebyśmy się mogły wykazać. No ale niestety każdy pacjent by chciał przez cały czas, a czasu jest mniej, także i nas też nie za bardzo dużo, ale staramy się w każdym bądź razie. Może nawiązując do dzisiejszego święta, to zapraszamy ludzi, którzy dysponują czasem i są bardzo operatywni, żeby właśnie przychodzili tutaj spędzać czas wolny i bardzo serdecznie zapraszamy do naszego hospicjum, ewentualnie do hospicjum na Dąbrówki. No i liczymy na miłą współpracę. Opieka nad chorymi wymaga od nas na pewno dużej cierpliwości, której nam czasami naprawdę brakuje i chcielibyśmy również może i za to przede wszystkim przeprosić, ale opieka nad chorymi wymaga również naszej modlitwy i opieki. Więc dzięki tutaj naszemu księdzu proboszczowi chcemy podziękować za opiekę nad tymi chorymi i opiekę nad nami, bo również i nad nami ksiądz proboszcz nami się również i opiekuje i ciągle się o nas modli. Jako chorzy przeserdecznie, przeuprzejmie dziękujemy księdzu dyrektorowi tegoż naszego hospicjum za wszystko, za starania codzienne, za tą telewizję, za modlitwę, za wszystko, co się dzieje tutaj. Serdeczne Bóg zapłać, Boże wielki zapłać księdzu za te wszystkie starania dla nas. Chcemy, aby ten czas przeżywany, poprzedzający jutrzejsze wydarzenie w naszych hospicjach, kiedy szafowany był sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych, kiedy przyjęliście Komunię Świętą, stał się dla was radością, by było to umocnienie w waszym cierpieniu, także w starczym wieku, a równocześnie by było to przygotowanie dla niektórych z was na przejście do wieczności, na spotkanie z Panem. Bo każdy z nas, niezależnie od wieku, powinien być przygotowany na to przejście do Pana, który jest Panem czasu i wieczności, który obdarza darem miłości każdego człowieka. Maryja, którą przywołujemy w szczególny sposób, przeżywając Światowe Dni Chorych jako Matkę Bożą z Lourdes, ona również jest tym wsparciem prowadzącym do Jezusa Chrystusa i wskazującym na obecność Chrystusa w naszej codzienności. Niech uprasza wam potrzebne dary i łaski, tak zresztą jak w każdą środę w naszym Kościele prosimy ją, by jako Matka Boża nieustającej pomocy była przy nas, przy was chorych, kiedy ogarniamy was darem modlitwy
i przy nas zdrowych, którzy również razem z Wami pielgrzymujemy drogą wiary. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję za tą ciężką, a nieraz przykrą pracę dla nas. Naprawdę składam serdeczne Bóg zapłać całemu personelowi. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że chcą z nami być i pracować, pomagać nam, żyć na co dzień.